Są okrągłe i podłużne, mają od kilku centymetrów do 1,5 metra. W Teresinie koło Sochaczewa powstała największa w Polsce dekoracja z kolorowych balonów. Przez 3 dni przygotowywało ją ponad 100 osób. Ponad 100 tysięcy balonów posłużyło nam do stworzenia podwodnego świata. Jest to wydarzenie, które powtarzamy co roku. Od 5 lat tworzymy różnego rodzaju dekoracje. Kolorowe rybki, ośmiornice oraz łodzie i statki budowali dekoratorzy i twisterzy z Polski, Hiszpanii, Słowenii i Rosji. Do wykonania wielometrowych konstrukcji używali balonów z żywicy kauczukowej oraz aluminiowych stelaży, siatek i podświetleń. Balony pompowano tradycyjnie powietrzem i mechanicznie helem. Później z balonów okrągłych, podłużnych, zwanych modelinami oraz balonów foliowych powstawały niepowtarzalne kompozycje. Przy pracy z balonami, tworzeniu dekoracji balonowych najważniejsze rzeczy to wyobraźnia, która się naprawdę przydaje. Sprawne palce, trochę odwagi, bo czasem balony pękają. Gdy balony nie popękają, można z nich wyczarować niemal wszystko. Najczęściej balonowe dekoracje towarzyszą młodym parom w czasie ślubu. Spotkać je też można na innych uroczystościach oraz wystawach w sklepach. I tak robienie w balona nabiera nowego znaczenia.